Antek, konferencja programu przez Atlantyk. Zastanawiałem się, czy gdy otrzymałeś telefon z propozycją, od razu w to wszedłeś, czy jednak miałeś pewne obawy, albo chociaż logistycznie musiałeś sobie to wszystko poukładać, żeby się zgodzić? Muszę powiedzieć, że sporo mnie to kosztowało, żeby móc w ogóle wypłynąć nagle na miesiąc, zostawiając całe swoje życie, wszystkich bliskich, żonę w ciąży. No to był koniec listopad, prawda? Wtedy, gdy nagrywaliście. To był listopad. Także nie było łatwo wyruszyć, ale jak już wiedziałem, że mogę to zrobić i wylecieliśmy do tego Las Palmas i szykowaliśmy się do tego startu, no to wiedziałem, że czeka nas coś, o czym w ogóle nie mamy pojęcia. I tak było, bo ja wiedziałem tylko jedno, nie wolno się bać. Trzeba zrobić wszystko, żeby to przeżyć z jak najmniejszą szkodą dla siebie i innych. No ale nie spodziewałem się, że przeżyję aż tak wspaniałą, piękną przygodę, że będę widział tak niesamowite miejsca, że dowiem się tylu rzeczy o świecie, o ludziach, o sobie, że poznam tak fantastycznych ludzi. Powiedziałeś fajną rzecz o lekcji, jaka płynęła dla ciebie z tej podróży, bo właśnie państwo jak będą oglądać, to zobaczą show, dynamiczny montaż i to, że no, tam też było dużo rozrywki, a tak naprawdę to też był ogrom wyzwań dla was. Jaką lekcję i czego sam o sobie dowiedziałeś się na Atlantyku? Dowiedziałem się o sobie bardzo wielu rzeczy. Dowiedziałem się o sobie, że jestem bardziej gdzieś tam elastyczny w kontaktach z ludźmi, niż może mi się wydawało. Też, może jestem też nieco słabszy pod wieloma względami. Myślałem, że jestem silniejszy w wielu kwestiach. Myślałem, że jestem mądrzejszy może w wielu kwestiach. Więc no, taki rejs gdzieś stawia do pionu człowieka, pokazuje mu jego miejsce w szeregu, a jednocześnie daje szansę. Daje szansę na to, że po prostu można być sobą, można żyć po swojemu, nikomu nie robiąc krzywdy, nie wchodząc nikomu w drogę, dogadując się ze sobą nawzajem. I to nam się udało. I też nie tylko na łódce, ale można też przenosić na swoje codzienne życie. Tak, oczywiście, ta łódka nauczyła nas tego właśnie, niestety może, że w szczęście możemy znaleźć, gdzie tylko chcemy. To wszystko zależy tylko od nas, od tego właśnie, co chcemy mieć w głowie. U nas na pewno po montażu, kiedy zobaczę odcinek, też zobaczę, jak zostały materiały użyte i pewnie też będę niektóre rzeczy marudził, że tutaj manipulacja, tak nie było, tak nie wiem, nie widziałem tego programu. Nie oglądałeś jeszcze pierwszego odcinka? Jeszcze nie oglądałem. Okej. Okay. Muszę oglądać. Tak, i wiesz, dziwiła mnie jedna rzecz, bo wiem, że każdy z was jako artysta ma jakieś pewne zasady, z którymi wchodzi do show biznesu, a tam na przykład są sceny swojego życia prywatnego nagrane w jednym z warszawskich parków na Woli. I ja się zastanawiałem właśnie, czy ty w ogóle wyrażałeś zgodę na to, jakby, czy nie żałujesz też nagrania tego typu scen, czyli mieszanie tego życia prywatnego z zawodowym. Zobaczymy. Nie widziałem. Znaczy nie, no akurat ten fragment, który już widziałem, bo musieliśmy go z Aśką po prostu zautoryzować. Na szczęście się jej bardzo podobał ten fragment, więc wszystko jest w porządku. I to po prostu nie było tematem żadnych waszych negocjacji i to weszło do tego pierwszego odcinka, który w środę dziś wieczorem. Tak, no jakby założenie programu jest takie, że musimy też pokazać ludzi, którzy zaraz na tę łódkę wsiądą. Musimy zobaczyć, kim oni są. Więc ja akurat w momencie, kiedy wsiadałem na tę łódkę, byłem świeżo upieczonym mężem z żoną, która ma w brzuszku już mojego synka. I za jakiś czas ma urodzić, to był listopad. Do tego no, jestem gdzieś też synem,
wnukiem, bratem i tak naprawdę to zostało pokazane. No, kim jest Antek Królikowski, który zaraz wsiądzie na łódkę, ten Antek, którego możecie kojarzyć tam z jakiegoś filmu, syn tego Pawła, który zmarł 2 lata temu, Małgośki, która też macha do was często z ekranu. Wiesz, przerwę, bo zapytałem cię o to tylko dlatego, że nie wszyscy bohaterowie akurat w ich przypadku nie zostały użyte takie fragmenty, dlatego zapytałem, czy być może było to jakimś przedmiotem negocjacji albo twoich myśli, czy to jest dobry pomysł.